Dobry wieczór. Witam Was bardzo serdecznie na mojej stronie Majus Podróże ze Sztuką. Nazywam się Paulina Jurkowska-Pudełko i dzisiaj zabieram Was na wycieczkę. Dokładnie, jedziemy do Niderlandów, a konkretnie do miasta Delft, w którym urodził się i mieszkał znakomity artysta XVII wieku Johannes Vermeer. Zapraszam na kolejny odcinek z naszej serii Krótki wypad. Dzisiaj alegoria malarstwa o obrazie Johannesa Vermeera. Wybrałam dla Was cztery obrazy Vermeera. One bardzo dobrze pokazują, co tak naprawdę malował artysta i czym charakteryzowała się jego twórczość. Zobaczcie, to są bardzo kameralne sceny. Jedna, dwie postacie w jakimś domowym wnętrzu. Po lewej stronie okno, przez które wpada światło. Te wszystkie sceny przedstawiają bardzo prozaiczne czynności. Jest rozmowa, czytanie listu, gra na instrumencie albo po prostu uchylanie okna w przypadku tej kobiety z dzbanem. Dzisiejszy obraz jednak nie jest taki zupełnie typowy dla Vermeera. To jest dzieło niezwykłe i do dzisiaj tak po prawdzie rozpala umysły historyków sztuki, bo kryje w sobie bardzo wiele zagadek i tajemnic. To jest właśnie obraz Alegoria malarstwa, który dzisiaj przechowywany jest w Kunsthistorisches Museum w Wiedniu. Co jest nietypowe dla tego dzieła? Moi drodzy, nietypowy jest przede wszystkim sam format. Vermeer specjalizował się w malowaniu, powiedziałabym raczej, obrazków. Jego płótna są nieduże, 30, 40, 50 cm, dlatego to dzieło, które ma ponad metr, jest dla Vermeera mega produkcją. Ponadto ujęcie tematu jest to, słuchajcie, alegoria, no i nie jest to zwykła domowa czynność, to jest po prostu artysta, który maluje swoją modelkę. Ten obraz kryje w sobie wiele zagadek. Przede wszystkim dlatego, że my tak naprawdę niewiele wiemy o Vermeerze. Nie zostały po nim żadne listy, ani jego pamiętnik. Był też chyba dość grzeczny, bo nie wspominają o nim żadne kroniki policyjne. A uwierzcie mi, że to jest bardzo dobre źródło, które wielokrotnie przydało się w biografiach różnych artystów. Johannes Vermeer nie zostawił też zbyt wiele dzieł po sobie. Na razie wiemy o około 40. Ten obraz jest bardzo nietypowy również ze względu na tą alegorię. Zobaczcie, co dzieje się na tym obrazie. Mamy wnętrze, do którego zaglądamy przez uchyloną kotarę. My dosłownie podglądamy, co tam się dzieje w środku. Siedzi sobie malarz przy sztaludze i maluje modelkę. Modelka ma w rękach księgę, trąbkę, na głowie wieniec, a z tyłu na ścianie wisi mapa. Z sufitu zwisa żyrandol. My nie wiemy, czy ten obraz powstał na zamówienie, czy Vermeer malował go dla siebie. Niektórzy historycy sztuki uważają, że być może ten obraz miał pokazywać stosunek artysty do sztuki i miał być wyrazem jego niezwykłego kunsztu malarskiego. Wskazywałyby na to zapiski niejakiego Baltazara de Manconi. To był francuski podróżnik, który odwiedził pracownię Vermeera. Pamiętajcie, że w tamtych czasach nie było jeszcze takich muzeów, jakie znamy dzisiaj. I jeśli ktoś chciał sobie obcować ze sztuką, to musiał odwiedzić pracownię artysty. I Manconi odwiedził Vermeera i w swoim pamiętniku zostawił informację, że tak naprawdę nie widział tam żadnych obrazów Vermeera. Być może malarz postanowił namalować ten właśnie obraz jako takie swoje portfolio. Co jest bardzo ciekawego w tym obrazie? Zobaczcie na malarza. Czasem mówi się, że jest to autoportret Vermeera. Myślę, że to dość wątpliwa sprawa. Po pierwsze dlatego, że artysta siedzi do nas tyłem i uwierzcie mi, że w tamtych czasach artysta, który chciał pokazać siebie widzom swoim zadkiem, byłoby czymś zupełnie niedopuszczalnym. To jest malarz, który siedzi przed sztalugą, jest ubrany w strój, w taki kaftan, zobaczcie, trochę ażurowy, w czerwone pończochy, takie leggingsy i buty z taką długą, białą jakby pończochą. To jest strój passé, w
W czasach Vermeera on był już zupełnie oldschoolowy. Artysta siedzi tyłem i maluje swoją modelkę. Przyjrzyjmy się jej. Zobaczcie, ma piękną niebieską suknię, w rękach trzyma księgę, trąbkę, a na głowie ma laurowy wieniec. To jest, moi drodzy, alegoria. To jest muza. Nazywa się Clio. Artysta sportretował ją dokładnie według kanonu tych alegorii, nawiązującego do książki pod tytułem Ikonologia, autorstwa Cezara Ripy. Ikonologia Ripy została wydana pod koniec XVI wieku, a w Niderlandach także w latach 40. XVII wieku. I to był, słuchajcie, zbiór grafik, które służyły malarzom jako taki podręcznik, jak przedstawić daną alegorię. Jakie ma atrybuty, co trzyma w rękach. Był to nie tylko przewodnik dla artystów, ale także dla odbiorców sztuki. I to jest dokładnie przedstawienie muzy Clio. To jest muza historii. No i skąd ta alegoria, ta muza mogła wziąć się tutaj na obrazie? Pamiętajcie o tym, że od XV wieku w malarstwie najbardziej ceniona była storia, czyli historia. To mogła być mitologia, Biblia, jakaś scena historyczna. To malarstwo, które zawierało jakąś historię, dzisiaj powiedzielibyśmy po prostu storytelling, cenione było najwyżej. Zdarzało się nawet, że za te sceny wielopostaciowe, takie wiecie, biblijne, mitologiczne albo historyczne, kupujący płacili znacznie więcej, płacili po prostu za ilość osób namalowaną na obrazie. Być może w tym obrazie Vermeer chciał oddać hołd tym wszystkim malarzom, którzy malują storię, a więc malarzom z tej najwyższej półki. Może sam miał do opowiedzenia jakąś historię. Zobaczcie, co leży przed muzą Clio. Tkanina, szkicownik i maska. To są takie atrybuty, które wykorzystywane były często przez malarzy do pokazania malarstwa, malarstwa jako sztuki. Niektórzy historycy uważają, że może jest to nawiązanie do słynnej paragone, czyli dyskusji, która toczyła się w całym renesansie o wyższości malarstwa nad rzeźbą albo rzeźby nad malarstwem. Większość historyków sztuki jednak uważa, że to są właśnie atrybuty malarstwa. Tu chodzi o sztukę. Zresztą często ten obraz tytułowany był Sztuka malowania, a bardzo ciekawe jest to, że żona malarza w jego pośmiertnym inwentarzu wymienia to dzieło pod tytułem Schilderkunst, czyli dosłownie sztuka malowania. Słuchajcie, ten obraz przechowywany był w domu Vermeera i w momencie, kiedy Vermeer umiera, a umiera bardzo młodo, mając zaledwie jakieś 43 lata, po jego śmierci żona Katarzyna spisuje taki inwentarz tego, co zostawił po sobie artystę. I wygląda na to, że bardzo chce ten obraz zachować dla siebie, dla swojej rodziny. Przekazuje go swojej matce, u której Vermeer miał bardzo duże długi. I prawdopodobnie ten obraz, żeby zostać w rodzinie, został przekazany matce, ale jednocześnie był zaczątkiem spłaty długów. Niestety obraz bodajże 2 lata później zostaje sprzedany dalej i właściwie znika z pola widzenia. Zresztą potem wszyscy już zapominają o Vermeerze, a Vermeer zyskuje swoją sławę dopiero w połowie XIX wieku, kiedy zostaje odkryty na nowo przez francuskiego historyka sztuki Thore. Vermeer, słuchajcie, klepał biedę. Miał 11 dzieci, w związku z czym był w dość trudnej sytuacji finansowej, próbując utrzymać tą rodzinę. Miał swój sklep, handlował dziełami sztuki, ale chyba to nie do końca tak dobrze mu szło, zwłaszcza w ostatnich latach jego życia. Jeden z biografów Blankert, to jest Albert Blankert, jest takim jednym z czołowych biografów Vermeera, wspomina też o jeszcze jednym tropie do tego obrazu. Mianowicie w 1661 roku, a więc kilka lat przed powstaniem tego obrazu, w pobliżu domu Vermeera buduje się nowa siedziba Glidii Świętego Łukasza.
Glinia Świętego Łukasza to była, słuchajcie, to był po prostu cech malarzy, do którego również należał Vermeer, zresztą był nawet przewodniczącym tego cechu przez pewien czas. Dość znaczące jest to, że nie mógł opłacić sobie takiego wstępu, takiego abonamentu, znaczy czesnego, by być w tym stowarzyszeniu. Musiał rozłożyć to na raty. Ten abonament kosztował 6 guldenów, a Vermeer zapłacił 1 gulden i dopiero po jakimś czasie mógł oddać resztę. I słuchajcie, ta siedziba została udekorowana przez ówczesnego przewodniczącego Glinii Świętego Łukasza. To był Leonard Brammer i Brammer namalował 7 sztuk wyzwolonych plus 8 malarstwo. Malarstwo nie wchodziło do kanonu sztuk wyzwolonych, ale Brammer postanowił dodać sobie tą sztukę malarstwa i być może tym zainspirował Vermeera. Może ten obraz w ogóle, tak przynajmniej twierdzi Blankert, biograf Vermeera, miał też dekorować Glidię, siedzibę Glidii Świętego Łukasza. Tak czy siak jest to obraz bardzo tajemniczy, a najbardziej tajemnicza, słuchajcie, jest ta mapa z tyłu. Zobaczcie, jak ona wygląda. Jest bardzo dokładnie odrysowana. To jest właściwie kopia mapy Fischera. Zanim Wam ją pokażę, zobaczcie też na żyrandol. Żyrandol zwieńczony jest dwugłowym orłem. To jest symbol Habsburgów. W czasach, kiedy żyje Vermeer, Niderlandy są już podzielone. Jest północna część, południowa, może pamiętacie historię wojny 80-letniej, próby odzyskania niepodległości, wyzwolenia się spod panowania Hiszpanów. Niderlandy podzieliły się na dwa obozy, przeciw Hiszpanom, za Hiszpanami. W czasach Vermeera ten podział jest już usankcjonowany formalnie. Natomiast mapa, którą widzicie, przedstawia Niderlandy w czasach tego wielkiego rozkwitu terytorialnego, 17 zjednoczonych prowincji. To jest dokładnie mapa Fischera. Fischerowie to była bardzo znana rodzina kartografów. I tą mapę Fischera, jej drugie wydanie w 1630 roku, sportretował dosłownie Vermeer. Zresztą, co ciekawe, mapy Vermeera, które on malował jako tło swoich obrazów, gdzieś tam umieszczał je w tle, zdarzało się, że służyły do rekonstrukcji map, które do dzisiaj nie zachowały się w zbyt dobrym stanie. Możemy odczytać kolorystykę, możemy odczytać te wszystkie piękne pejzaże miejskie i możemy odczytać samo położenie tej mapy. To jest bardzo ciekawe, słuchajcie, mapa nie jest orientowana na północ. Dzisiaj to jest dla nas oczywiste, że na górze mapy jest północ, natomiast w tamtych czasach można było sobie wstawić, co się chce, wschód, zachód, południe. Na tej mapie na górze jest akurat zachód. I być może ma to też istotne znaczenie dla tego obrazu, bo zobaczcie na samą mapę, jak ona jest namalowana, jak to światło się tam kładzie. To światło pokazuje nam fałdy. Ta mapa jest stara, zużyta. W ogóle ta tkanina, wydaje się, że gdzieś tam ten wiaterek zawiewa od ściany. To jest niesamowicie namalowane. I zobaczcie, są takie rysy, takie spękania. James Wallu, specjalista od kartografii niderlandzkiej i taki wielki poszukiwacz map w obrazach Vermeera, zwraca uwagę na to, że to największe pęknięcie to jest dokładnie połowa tej mapy, jakby ono dodatkowo wskazywało nam na ten podział północ-południe. Choć przypominam, mapa przedstawia nam jeszcze tą zjednoczoną wersję Niderlandów z 17 prowincjami. I tutaj nasuwa się pewna nowa może interpretacja tego obrazu. Wallu twierdzi, że może artysta chce pokazać nam potęgę Niderlandów tego złotego wieku. Ta mapa jest już nieaktualna w czasach Vermeera, ale może właśnie dlatego Vermeer się do niej odwołuje. Może dlatego w tym żyrandolu można zobaczyć symbol dwugłowego orła. Może to odnosi się do tej potęgi Niderlandów, do złotego wieku również kartografii.
Na pewno jest to bardzo kosztowne dzieło. Słuchajcie, Vermeer, mówi się o nim, że jest malarzem światła. I zobaczcie, jak on operuje tym światłem. Spójrzcie na modelkę, zobaczcie na jej usta. To jest dosłownie jeden mały, biały blik, który powoduje, że te usta są świecące, świeże, wilgotne, młode i bardzo pociągające. Zobaczcie na żyrandol, jak to światło operuje, jak to światło odbija się o metal. Fotel nabijany takimi jakby pozłacanymi metalowymi ćwiekami, one również odbijają światło. No i ta fantastyczna kotara, po której to światło tak pięknie się kładzie. Mam nadzieję, że obraz Was wciągnął. Jest naprawdę przepiękny, niesamowicie zakomponowany, ma całe mnóstwo zagadek, jak chociażby ta, czy to jest Vermeer, czy nie Vermeer, kto tam siedzi na tym stołku przed sztalugą. Zresztą zwróćcie uwagę na to, że to tak naprawdę nie jest pracownia artysty. No ten artysta jest w takim dość eleganckim stroju, jak na malarza przy pracy. No a samo wnętrze, wiecie, no pracownia artystów to takie laboratoryjne i czyściutkie to na pewno nie były. Więc to jest też bardzo ciekawe. Trochę powiedziałam Wam o tym obrazie i może teraz krótko podsumuję te różne wątki, które tutaj się przewijają. Do dzisiaj historycy sztuki głowią się nad tym, jakie myśli ukrył Vermeer i jakie znaczenia nadawał dla poszczególnych elementów tego obrazu. Być może jest to po prostu portfolio. To jest dzieło sztuki, które miało pokazać, że Vermeer jest artystą najwyższej klasy, że ma ten kunszt, talent i że kocha malarstwo. To jest zresztą obraz bardzo drogi, jeśli chodzi o materiały, jakie zostały tutaj użyte. Vermeer użył dużo ultramaryny, zresztą w ogóle to był bardzo popularny, taki powszechny w jego obrazach barwnik, niezwykle drogi. Słuchajcie, ultramaryna jest z lapis lazuli, minerału, który w ogóle nie występuje w Europie i właściwie w całej historii malarstwa to był jeden z najdroższych barwników. Vermeer stosował go mimo swojej trudnej sytuacji finansowej. Może to jest obraz, który no jakoś zainspirowany był przez Bramera i dekoracje siedziby Glidii, świętego Łukasza. Może był namalowany dla tego właśnie cechu malarzy, jak sugeruje troszkę Blankert, czyli biograf Vermeera. Ale może Vermeer chciał pokazać też, że należy do tej grupy malarzy, którzy malują storię, malują tą historię, ale nie jest to ani scena mitologiczna, ani biblijna, ani żadna scena batalistyczna. Ta storia jest pokazana tutaj w zupełnie przewrotny sposób. Jest to po prostu Muza Clio. Zresztą zobaczcie, Muza Clio ma księgę. Księga to jest symbol pamięci, a trąbka i wieniec to jest symbol chwały, tak? Chwały, triumfu dla zasłużonych. I w tym gronie może chciałby znaleźć się Vermeer. James Wallu podsunął też bardzo ciekawą interpretację związaną z mapą. Właściwie nie stawia żadnej tezy. Ta mapa tak zainspirowała go do rozmyślań nad tym obrazem i jego znaczeniem. I James Wallu przypomina o takim cytacie właśnie z epoki Vermeera o mapie. Popatrzcie, jak piękna jest ta mapa. Możemy zobaczyć nasz świat tak, jakbyśmy widzieli go z innego świata, a wszystko dzięki sztuce rysowania. I tutaj Wallu podąża zainspirowany tym cytatem, że może to właśnie też odnieść do malarstwa. Zobaczcie, jak piękny jest ten świat, a wszystko dzięki sztuce malowania. I że może tam konkretna mapa odnosi się w jakimś sensie do historii Niderlandów i tej złotej epoki, gdzie 15 tysięcy statków krążyło po morzach całego świata i stanowiło prawdziwą hegemonię handlu. To jest ten okres wielkiego boomu gospodarczego, rozwoju mieszczaństwa, rozwoju sztuki, w tym także malarstwa. Więc może tutaj gdzieś też ten wątek historii, ale rozumiany i tak bardzo globalnie, można by gdzieś znaleźć. Może jest to też jakiś ukryty autoportret Vermeera. Kto wie, kto tak naprawdę siedzi przy tej sztaludze. Moi drodzy, zostawiam Was z tym obrazem. Szukajcie,
główkujcie, ale przede wszystkim delektujcie się tym obrazem, tą perspektywą, tym podglądactwem, tym pięknym światłem, no i tą mapą, która tak po prostu powiewa lekko, jakby na jakimś takim podmuchu wiatru w tym pomieszczeniu. Fenomenalny obraz. W ogóle uważam, słuchajcie, że Vermeer zasługuje na osobną audycję co najmniej 60 minut, prawda? Dobra, kończymy. Kochani, jeśli mielibyście pomysł na to, co ma być w kolejnych audycjach, jeśli macie jakiś ulubiony obraz, rzeźbę, budynek, miejsce, cokolwiek, dajcie proszę znać. Chętnie zrobię Wam miłą niespodziankę albo miły prezent i przygotuję się do takiej prezentacji. A tymczasem życzę Wam miłej, ciepłej niedzieli. Jeśli nie będzie ciepło za oknem, to chociaż w sercu. Trzymajcie się i widzimy się, mam nadzieję, w środę o 22 na kolejnym spotkaniu z cyklu Krótki Wypad. Wszystkiego dobrego i spokojnego weekendu.